No i więc witam was dzisiaj z plenerowego studia. Dziś będziemy rozmawiać o przyjaźni. Macie przyjaciela? Gabrysia, zapytać się kogoś wyjątkowego o to, czy ma przyjaciela. Jestem dziś u księdza doktora Marcina Lutra, naszego reformatora. Dzień dobry. Czy możemy porozmawiać dziś o przyjaźni? Oczywiście. O co chcesz mnie zapytać? Czy ksiądz ma przyjaciela? Mam. Jest nim Filip Melanchthon, mój wierny współpracownik i reformator. Skąd ksiądz wie, że on jest księdza prawdziwym przyjacielem? Zawsze mogę na niego liczyć. Kiedy byłem w niebezpieczeństwie i nie mogłem pojechać na Sejm do Augsburga, Filip pojechał tam za mnie i opowiedział wszystko, co wcześniej ustaliliśmy. Tam ma swój początek kościół ewangelicko-augsburski. Czyli mój? Dokładnie tak. Filip wspierał mnie także we wszystkich zmianach, które wprowadzałem w kościele. A czy ma ksiądz jeszcze jakiegoś przyjaciela? Największego, Boga. Zanim rozpocząłem reformę kościoła, ludzie myśleli, że Bóg jest groźny i surowy, bardzo się go bali. Kiedy zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem, że Bóg jest bardzo dobry i chce być dla człowieka przyjacielem, a nie sędzią. Dziś Bóg jest moim najlepszym przyjacielem i bardzo chciałbym, aby był także twoim. Bóg jest też moim przyjacielem. Dziękuję za tę ciekawą rozmowę i oddaję głos Samuelowi do studia. Gabrysiu, bardzo dziękujemy ci za tę rozmowę. A teraz sprawdźmy, czy Biblia mówi coś na temat przyjaźni. O Samuelu, Biblia bardzo dużo mówi na temat przyjaźni. Na przykład w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona, jest napisane, że przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli, czyli w nieszczęściu. Stary Testament opisuje też pewnego bohatera imieniem Daniel, który miał tak wiernych przyjaciół, którzy poszli razem z nim do pieca. Ale nie martwcie się. Na szczęście Pan Bóg był z nimi i w tym piecu nic złego im się nie stało. Pan Bóg ich uratował i wyszli z tego pieca cało. Jest też inna postać starotestamentowa. To Hiob. On miał trzech przyjaciół. Oni, kiedy zobaczyli, że Hiob jest nieszczęśliwy, że cierpi, że jest z nim bardzo źle, przyszli do niego i siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa, bo widzieli, że jego ból jest bardzo wielki. Szkoda, że ci przyjaciele nie okazali się wierni do samego końca i na końcu Hiob bardzo się na nich zawiódł. W Nowym Testamencie też mamy kilka historii, które mówią o przyjaźni. Pamiętacie historię syna marnotrawnego, kiedy on zabrał swoją część majątku od ojca i wyruszył do miasta? Nagle okazało się, że ma mnóstwo przyjaciół. Ci przyjaciele chętnie z nim ucztowali, bawili się, świętowali, chętnie spotykali się z nim na różnych przyjęciach. Niestety to nie jest historia o prawdziwej przyjaźni, bo kiedy człowiekowi skończyły się pieniądze, nagle wszyscy przyjaciele go opuścili, a on został zupełnie sam. Za to prawdziwych przyjaciół możemy poznać w innej historii. Kiedy pewien człowiek nie umiał chodzić, nie umiał się poruszać, był chory, i wtedy jego przyjaciele zabrali go do Jezusa, aby Jezus go uzdrowił. Ale wiecie co? Kiedy przybyli już na to miejsce, gdzie nauczał Jezus, okazało się, że jest tam taki tłum ludzi, że nie ma żadnych szans, aby mogli dostać się do mistrza. Ale oni na szczęście tak bardzo chcieli pomóc swojemu przyjacielowi, że wiecie co? Wspięli się razem z łożem, na którym leżał chory człowiek, na dach. Rozebrali kawałek dachu i na linach spuścili chorego człowieka wprost
przed Pana Jezusa. Dzięki temu ten chory człowiek mógł zostać uzdrowiony, mógł wziąć swoje łoże pod pachę i zacząć chodzić. Oj, tacy przyjaciele to naprawdę są prawdziwi przyjaciele. Na nich można liczyć nawet w najtrudniejszej sytuacji. Nowy Testament opisuje nam też historię pewnego człowieka, którego odwiedził gość, ale on nie miał mu co dać do jedzenia. I wtedy wiecie co? W środku nocy udał się do swojego przyjaciela i przyjaciel poratował go kawałkiem chleba, aby mógł nakarmić swojego gościa. Wróćmy jeszcze na chwilę do Starego Testamentu. Tam był pewien człowiek, który nazywał się Mojżesz. Mojżesz miał wyjątkowego przyjaciela. Był nim sam Pan Bóg. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Mojżesz miał w Panu Bogu najlepszego przyjaciela. Wiecie, że Pan Bóg chce być też waszym przyjacielem? Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię i rozpoczął swoje nauczanie, najlepiej pokazał, że On chce być przyjacielem wszystkich ludzi. Oczywiście tymi najbliższymi Jego przyjaciółmi byli Jego uczniowie, 12 apostołów, których bardzo często nazywał przyjaciółmi, którzy wspierali Go też w Jego nauczaniu i wiele się od Niego mogli nauczyć, aby potem, kiedy Pana Jezusa już nie będzie na ziemi, sami mogli ponieść Ewangelię dalej. Ale Pan Jezus zwracał się sformułowaniem przyjacielu także do wielu innych ludzi. Na przykład wiemy, że przyjacielem Pana Jezusa był Łazarz, brat Marii i Marty. Wiemy też o nim, że umarł, ale Pan Jezus poszedł do Betanii, aby wskrzesić go z martwych, a więc aby przywrócić mu życie. Tam w tej historii mamy właśnie napisane, że Łazarz był przyjacielem Jezusa, a Jezus przyjacielem Łazarza. Ale Pan Jezus nie tylko do ludzi, którzy byli mu przychylni, dobrzy dla niego, zwracał się przyjacielu. Ale jako swoich przyjaciół traktował także celników, kobiety, a także dzieci. Wiecie, że kiedy pewnego razu nauczał na polanie, zebrało się wokół niego bardzo dużo dzieci. Wyobrażam sobie, że dzieci nie widziały nic stojąc z tyłu, więc przepychały się między dorosłymi, aby zobaczyć Pana Jezusa jak najbliżej. Być może nawet próbowały wdrapać mu się na kolana. I wtedy uczniowie przeganiali ich. Nie chcieli, aby dzieci przeszkadzały Jezusowi. Wiecie co? Pan Jezus wtedy jednak powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Dzieci są moimi przyjaciółmi, do nich także będzie należało Królestwo Boże. Pan Jezus chce być przyjacielem każdego. On chce być także przyjacielem dzieci. On chce być moim i twoim przyjacielem. Przyjaciel to ktoś, komu można powiedzieć wszystko. Można powiedzieć przyjacielowi to, czego nie powiedzielibyśmy nikomu innemu. Można przyjacielowi powierzyć swoje największe sekrety. Pan Jezus jest takim przyjacielem dla ludzi. On jest takim przyjacielem także dla ciebie. Nawet jeśli nie masz odwagi powiedzieć czegoś swojej mamie, albo swojemu tacie, albo kolegom w przedszkolu czy w szkole, Panu Jezusowi możesz to powiedzieć. On wysłuchuje wszystkich naszych spraw, które zaniesiemy do Niego w modlitwie. Dlatego każdego dnia składaj swoje ręce i mów do Pana Jezusa:
Nie musisz nawet znać żadnych specjalnych modlitw, które mówią o przyjaźni z Jezusem. Mów do Pana Jezusa jak do przyjaciela. Mów do Niego swoimi słowami. Rozmawiaj z Nim o tym, co jest dla Ciebie ważne. Mów Mu o wszystkim. Pan Jezus chce być Twoim najlepszym przyjacielem. Pan Jezus chce być naszym najlepszym przyjacielem. Ale jeśli mamy być jak drzewo, które wydaje dobre owoce, to my również powinniśmy być dobrymi przyjaciółmi dla innych ludzi. Pan Jezus powiedział, że cokolwiek robimy dla drugiego człowieka, to tak, jakbyśmy to robili dla samego Pana Jezusa. Jakim Ty jesteś przyjacielem? Czy jesteś serdeczny, miły i dobry dla wszystkich? Czy nie zdradzasz sekretów, które powierzają Ci Twoi koledzy albo Twoje koleżanki? A Ty masz przyjaciela albo przyjaciółkę? Nawet jeśli nie masz kogoś takiego bliskiego w klasie, rozejrzyj się w swojej parafii, może na zajęciach dodatkowych, a może gdzieś na podwórku wśród sąsiadów. Na pewno jest ktoś, kto lubi Cię i uważa Cię za kogoś wyjątkowego. A nawet jeśli nie masz przyjaciół wśród Twoich kolegów i koleżanek, nie martw się. Pan Jezus chce być Twoim najlepszym przyjacielem. Ojeju, ile tych historii biblijnych na temat przyjaźni. Ale teraz zapraszam Was do warsztatu Cieszy Józefa. Opowiadaliśmy Wam dzisiaj o przyjaźni. I tak sobie pomyślałam, że w warsztacie Cieśli Józefa możemy zrobić coś, co będziecie mogli albo podarować Waszemu przyjacielowi w prezencie, albo będziecie mogli zrobić dwie sztuki i razem z Waszym przyjacielem albo przyjaciółką wykorzystać. A będzie to takie kółeczko zrobione ze sznurka, które może być podstawką, żeby postawić na tym na przykład kubek z gorącym kakao, albo herbatą, a nawet szklankę z lemoniadą w gorące dni. Bardzo prosto zrobić taką podkładeczkę. Będziemy do tego potrzebować kartkę albo kawałek kartonu. Ważne, żeby to było troszeczkę sztywniejsze. I sznurek. Grubość nie jest taka istotna. Może być nawet dużo cieńszy sznurek od mojego, ale wtedy będziecie musieli włożyć w to więcej pracy. Im grubszy sznurek, tym łatwiej i szybciej zrobicie swoje podkładki. Do tego taśmę dwustronną i nożyczki. Zaczynamy od przyklejenia taśmy dwustronnej na naszą kartkę. Przyklejamy pasek obok paseczka koło siebie. Naklejamy pasek obok paseczka na naszym kartoniku. Kiedy nasza taśma jest już naklejona tak, że tworzy kwadrat, odrywamy ten biały papier, który zabezpiecza klej na naszej taśmie. Moja taśma jest już przyklejona, papier jest odklejony. Teraz bierzemy sznurek i zaczynamy na samym środku tego kwadrata, który wykleiliśmy taśmą. Zwijamy sznureczek, przyklejamy na środku i teraz jak ślimak owijamy go dookoła. I kiedy uznacie już, że Wasza podkładka jest wystarczająco duża, odcinamy sznurek. Najlepiej zrobić to troszkę pod kątem. O, żeby zgubić troszkę to cięcie. Sznurek odkładamy, a naszą podkładkę wycinamy dokładnie
wzdłuż powstałego koła. Proszę bardzo, nasza podkładka gotowa. Teraz mamy już podkładkę dla siebie i dla przyjaciela. Możemy razem spotkać się na lemoniadzie w gorące dni albo w chłodne dni na gorącym kakao. Smacznego! Cześć! Zanim się pożegnamy, mam dla Was bardzo ważne zaproszenie. Zapraszam Was na obóz Zadziwione Miasto w Pokrzywnej. Będzie tam mnóstwo fajnych rzeczy. Myślę, że jeżeli tam pojedziecie, na pewno Wam się spodoba. Więcej informacji na temat obozu znajdziecie na stronie CME. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Szkółkowieści Wam się podobał i że dowiedzieliście się bardzo dużo rzeczy na temat przyjaźni. Wstawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia za miesiąc. Cześć!